Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim chciałam podziękować Wam za udział, za to, że jesteście, że się staracie, a również Waszym opiekunom, którzy Wam w tym pomagają. To jest olbrzymia radość dla mnie, że w tym roku było aż 60 wokalistów, aż 7 teatrów, czyli o niebo więcej niż w zeszłym roku. Znaczy, że to jest potrzebne, że reagujecie na to i chcecie uczestniczyć. To jest dla mnie największą nagrodą i myślę dla wszystkich moich współpracowników. Chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury, Pawłowi Musiałowi, który współorganizuje ze mną tę imprezę, dzięki któremu wszyscy pracownicy Miejskiego Domu Kultury są z nami całym sercem. Bardzo Wam dziękuję, szczególnie Panom tam w kabinie, którzy nam tutaj pomagają i głos nam dają i światła i zawsze są z nami, są to wspaniali ludzie. Bardzo dziękuję Pani Dorocie Musiał, która z ramienia Regionalnego Ośrodka Kultury organizuje ten przegląd. Pani Dorotko, poprosimy na scenę. Pani Dorotka ma kłopoty z głosem, wiecie, bo zachrypła bardzo. Jakiś wirus ją napadł. I Pani Marta Cypio, która jako muzyczka też pomagała przy tym konkursie. Pani Marto, bardzo proszę. To są osoby bardzo rozpoznawalne i bardzo oddane swojej pracy. Jest z nami Pan Sławek Jodłowski, nasz nadworny artysta, fotografik, dzisiaj jako paparazzi. Panie Sławku, Pan się pokaże, tam machnij Pan ręką, żeby wiadomo, że to o Pana chodzi. Trzeba odwrócić to do mnie. Całość wszystkiego poprowadzi Bartek Gosumek, bardzo z nami zaprzyjaźniony. Na pewno go znacie ze licznych miejskich imprez, które też prowadzi. A z nami jako zaprzyjaźniony tak samo, o proszę, koledzy mi tu światło w oczy, to tak w podziękowaniu. A z nami jest też od zawsze, można powiedzieć, i cały czas nam tutaj kibicuje. Będzie się Pan mi tu opiekował, wywoływał Was po kolei na scenę. Ja dodam jeszcze od siebie tyle, że poziom był bardzo wysoki, o czym świadczy, że jury przyznało 26 nagród. To jest bardzo dużo. Były nagrody ex aequo, czyli jesteście świetni i to mi się bardzo podoba. Ja Wam gratuluję tych wygranych. Z boczku będę się przysłuchiwać, jak występujecie, a teraz już poproszę o Bartka, o dalsze prowadzenie, o czytanie protokołu i będziemy wręczać nagrody. Szanowni Państwo, przed nami ogłoszenie protokołu komisji powołanej przez organizatora jury przeglądu w składzie Katarzyna Skolik-Miedziak, aktorka pedagog, Agnieszka Majewska, lektor języka angielskiego oraz Przemysław Jeziorowski, nauczyciel akademicki muzyki. Po obejrzeniu 7 przedstawień teatralnych oraz wysłuchaniu 60 wokalistów postanowiła przyznać komisja konkursowa następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii teatralnej wyróżnienie, spoglądam w kategorii teatralnej, mamy. Zaczynamy, drodzy Państwo, trzecia nagroda ex aequo, to jest kategoria wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. I tą nagrodę otrzymuje grupa pod wiszącym kotem. Wielkie brawa i zapraszamy tutaj do nas na scenę przedstawiciela. 7 LO imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie za spektakl Seren oraz zespół teatralny TZN, to znaczy my, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, również serdecznie zapraszamy po odbiór nagrody. To trzecia nagroda ex aequo dla tych dwóch grup. Gratulujemy i prosimy o pozostanie na scenie do pamiątkowej fotografii. Drodzy Państwo, druga nagroda ex aequo to grupa pod wiszącym kotem z 7 Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie za spektakl Afternoon on the Beach. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Zespół wokalny 5 LO imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. To te dwie grupy. Prosimy bardzo do nas na scenę. To, drodzy Państwo, druga nagroda ex aequo w kategorii wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przypomnę, to grupa pod wiszącym kątem z Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie oraz drugi zespół teatralny z 5 LO imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie.
To druga nagroda ex aequo w kategorii wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I szanowni państwo, pierwsza nagroda to zespół teatralny pierwszego LO imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Wielkie brawa i zapraszamy do przedstawienia na scenę. I gratulujemy serdecznie. I teraz prosimy o pamiątkową fotografię. Tak jest, drodzy państwo, kolejna to jest kategoria wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych. Nagród nie przyznano, ale wyróżnienie otrzymuje grupa teatralna etc. English Theatre Club Gimnazjum nr 3 w Zabierciu. Prosimy bardzo. I brawa, oczywiście. Zapraszamy przedstawicieli szkół gimnazjalnych. To gimnazjum numer 3 w Zawierciu. To teraz prosimy o pamiątkową fotografię. Pani dyrektor wraz z kategorią teatralną. Przypomnę, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Chwila dla fotoreporterów. Prosimy. A państwa poprosimy o oklaski. I bardzo dziękujemy i gratulujemy. Prosimy o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, my teraz przechodzimy do kategorii wokalnej. Kategoria wiekowa uczniowie gimnazjów. Wyróżnienie otrzymuje Wiktoria Kozik, zespół szkół imienia Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. Zapraszam do nas na scenę. Zmierza, nie ma, przekażemy. I przechodzimy dalej. Druga nagroda ex aequo. Otrzymuje ją Michalina Wypych, Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Zapraszamy Michalinę do nas. Oraz Zofia Kuźnik, Społeczne Gimnazjum nr 2, gmina Herberta w Częstochowie. Prosimy. To trzecia nagroda ex aequo. Michalina Wypych oraz Zofia Kuźnik. Serdecznie gratulujemy. Drugą nagrodę otrzymuje Marcelina Otto, Społeczne Gimnazjum nr 2 imienia Herberta w Częstochowie. Druga nagroda Marcelina Otto, Społeczne Gimnazjum nr 2 Częstochowi. Gratulujemy i szanowni państwo, pierwszą nagrodę otrzymuje Katarzyna Ząbkiewicz, gimnazjum w Polaju. Gratulujemy serdecznie i prosimy o pozostanie na scenie. Szanowni państwo, my przechodzimy teraz do kategorii wiekowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Równorzędne wyróżnienia otrzymują Piotr Woldan, to jest 7 LO imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie, Martyna Wojsyk, zapraszamy, zespół szkół muzycznych imienia Żebrowskiego w Częstochowie, Małgorzata Borówka, zespół szkół muzycznych również Żebrowskiego w Częstochowie. Jagoda Cioch, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie. Katarzyna
Katarzyna Bukała, pierwsze LO imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Z tego samego liceum kolejne dwie osoby to Paulina Krawczyk oraz Anna Bissinger. Kolejna osoba to Justyna Maciejewska, zespół szkół ekonomicznych w Częstochowie. Brawo! I ostatnia osoba wyróżniona w tej kategorii wiekowej to Roxana Sapota, Gminny Ośrodek Kultury w Poradniu. Gratulujemy, prosimy o to, abyście się troszkę przesunęli jeszcze w prawo, ponieważ teraz ogłaszamy trzecią nagrodę. Ex aequo ponownie dwie osoby. To Natalia Rakowska, zespół szkół technicznych w Częstochowie. Oraz Natalia Nowotna, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Druga nagroda, również ex aequo, dla Katarzyny Słowińskiej z pierwszego LO imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Oraz Karina Bryła, zespół szkół muzycznych w Częstochowie. Gratulujemy serdecznie. I przechodzimy w tym momencie do werdyktu. Pierwsza nagroda, również ex aequo dwie osoby. Alicja Schulz, katolickie LO w Częstochowie. Oraz Magdalena Olszewska, siódme LO w Częstochowie. Serdecznie gratulujemy. I za chwileczkę zaprosimy do pamiątkowej fotografii. Pani dyrektor, prosimy. Może tutaj w środku prosimy o miejsce dla pani dyrektor. Zmieścimy się. Da radę? Tak? Przechodzimy? To wszystkich prosimy o przejście na prawą stronę. Troszkę przesunięcie się, dobrze? Żeby wszyscy się znaleźli w tym momencie w kadrze. Szanowni Państwo, myślę, że tą ciszę na zdjęcia wypełnią Państwo klaski. Prosimy. Finaliści w kategorii wiekowej uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze raz wielkie brawa poprosimy.
Bogdana poprosimy. Zespół teatralny PZN, to znaczymy spektakl Santa Skoki z Problem. Wielkie brawa! Wielkie brawa!
Grupa pod wiszącym kotem, spektakl Afternoon on the Beach. Wielkie brawa. Było świątecznie.
You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
thinking, I'm thinking, I'm feeling the love, so then I'm feeling alone. Who don't spend this like a friend, who don't spend this me like a game, my only sense I can be, who won't let me stand. Who don't spend this someone else, who don't spend I want a kiss, my only sense I can be, who won't let me and he keeps on fighting me. Who loves me? This like a baby.